Powiedział nam, że spotkał guru i doznał spontanicznego objawienia. Zrozumiał, że ma poprowadzić innych, by rozwinęli swoją samoświadomość i również doznali olśnienia. Jaime wcześniej sięgnął po podręcznik. Nigdy nie miał mistrza. Przy fotelu miał torbę z książkami. Przeprowadzał z nich ćwiczenia. Sprawdzał, jak inni dowodzili sektami, żeby ustalić, jak sam to zrobi. W połowie lat 90. Jaime miał władzę nad wyznawcami, którzy robili wszystko, by zaspokoić jego kaprysy.